Michał Gliński, witam ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Dziś Polska pokonała Izrael 4-0 i pokazała, że tak naprawdę jest również drużyną, która potrafi wygrywać, ale również potrafi zaprezentować lepszy styl gry niż w pierwszych trzech meczach. Najważniejsze, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Zapraszamy na relacje z tego widowiska. Przede wszystkim poznamy komentarze piłkarzy. Z nami jest dziennikarz sportowy pan Adam Godlewski, witam. Dzień dobry. Warto podsumować to spotkanie, bardzo dobre z perspektywy tych ostatnich trzech meczów reprezentacji Polski. No dziś 4-0 z Izraelem i świetnie się pokazali nasi piłkarze. Znaczy, wreszcie nasz zespół zagrał na miarę oczekiwań. Wreszcie wyszedł na boisko bez apatii, wreszcie zagrał kolektywnie. Wreszcie miał pomysł na grę i na dodatek taki pomysł, który potrafił wdrożyć. Widać było, że ta złość i na tę wcześniejszą niemoc i na zmasowaną, zasłużoną krytykę była konstruktywna. Fajnie zareagowali na krytykę, to też chyba znamionuje takie przynajmniej charakterne zespoły, nie powiem, że klasowe, bo oczywiście przy wielkim szacunku za ten wynik, przy wdzięczności za radość, jaką nam dali piłkarze, trzeba pamiętać o klasie przeciwnika. Tak? Izrael oczywiście to był drugi zespół w grupie i dalej jest w naszej grupie, natomiast nie zapominajmy, że dzieli nas 60 kilka miejsc w rankingu światowym i tak naprawdę to reprezentacja Polski ma obowiązek wygrywać efektownie mecze u siebie z takimi przeciwnikami. No i przede wszystkim zagraliśmy czwarty mecz na zero z tyłu, czyli nie tracimy w ogóle bramki. Przed tym spotkaniem dyskutowano na temat formy piłkarzy, no natomiast trzy zwycięstwa, no to jest najważniejsza statystyka w tym wszystkim. Dzisiaj wygrywamy i tak jak mówimy tutaj, po zdecydowanie lepszym stylu, jaka prognoza na kolejne mecze? Ja mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie taki punkt zwrotny, mimo tego, że trener Brzęczek unikał jak ognia takiego sformułowania, nie chciał potwierdzić na konferencji, natomiast może nie ma sensu używać wielkich słów, że to będzie przełom, ale przynajmniej taki punkt zwrotny. Mamy dobrze poukładany zespół od tyłu, chociaż też nie zapominajmy o tym, że dzisiaj mieli dwie sytuacje Izraelczycy przy stanie 0-0. Na początku spotkania Macedończycy też sprawdzili i wypromowali Łukasza Fabiańskiego, więc na pewno jeśli chodzi o defensywę, w dalszym ciągu jest nad czym pracować, ale bolączką główną była ofensywa. Tak? Jeżeli w trzech poprzednich spotkaniach zespół zdobył tylko cztery bramki, a mamy trzech napastników na światowym poziomie, no to należało zadać pytanie, halo, o co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj było lepiej, chociaż też cztery celne strzały, cztery gole i nie oszukujmy się, spora pomoc izraelskiego bramkarza. To oczywiście nie jest nasz problem, bo na tym też polega gra w piłkę, żeby wykorzystywać błędy przeciwnika, ale tak jak mówię, nie bądźmy, my lubimy jako naród tak od ściany do ściany. Skrytykowaliśmy w Czambuł po meczu w Skopie, a dzisiaj chcemy już wychwalać. A ja myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, przyłożyć odpowiednie proporcje, bo Izrael to nie są Niemcy, Izrael to nie jest tym bardziej Francja. Izrael to jest bardzo przeciętna drużyna. Fajnie, że udało się efektownie wygrać, ale w moim odczuciu reprezentacja Polski, mając w składzie piłkarzy kilku światowego formatu z Robertem Lewandowskim na czele, ma obowiązek awansować do... To nie byłby wielki sukces, gdybyśmy wygrali te eliminacje, bo wszyscy oczekujemy. To jest obowiązek tej drużyny, musimy ustawiać poprzeczkę wyżej. To nie był jeszcze jakiś wielki koncertowy mecz, ale wracam do punktu wyjścia, mam nadzieję, że to będzie punkt zwrotny.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Pan Adam Wodlewski, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. A my teraz oddajmy głos piłkarzom. Bardzo fajne koszulki, muszę przyznać, że zachowam sobie dwie prawdopodobnie i nikomu nie dam, ale nie wiem, czy koszulki pomogły, czy po prostu my zagraliśmy na poziomie, na którym możemy grać i wydaje mi się, że jeszcze możemy zagrać, wiadomo, lepiej, ale no ciężko tutaj narzekać na coś, jak wygraliśmy 4-0 i mogliśmy jeszcze 6 parę bramek, ale tak jak mówię, no jeszcze nie jest zadanie wykonane i mamy parę meczów przed sobą i zrobimy wszystko, żeby awansować jak najszybciej do mistrzostwa. Szybciej operowaliśmy piłką i wydaje mi się, że też przede wszystkim z przodu było więcej zawodników, którzy spowodowali, że było więcej możliwości do grania, do stworzenia sytuacji, czy nawet dla przeciwnika ciężej było pokryć jednego zawodnika i wydaje mi się, że od początku, jak próbowaliśmy grać pressingiem, na pewno lepiej to wychodziło, nie wyglądało to oczywiście doskonale, bo to jeszcze jest tutaj pole manewru, ale zdecydowanie pokazaliśmy przede wszystkim też mową ciała, że to my tu chcemy wygrać mecz, my tu chcemy zdobyć 3 punkty i tak naprawdę od początku pokazywaliśmy, że tutaj chcemy żeby te 3 punkty zostały po prostu w Warszawie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego tytułu, że w końcu, że wygraliśmy, to nie jest nowość, bo ostatnio wygrywamy regularnie, a natomiast, że zagraliśmy przede wszystkim taki mecz, myślę, że dobry w defensywie i dobry w ofensywie, w końcu możemy to powiedzieć, stwarzaliśmy dużo sytuacji, kilka fantastycznych podań z pierwszej piłki, fajne zawiązanie akcji, mimo że boisko było jakie było, ale dało się grać i jeszcze chyba wczoraj, czy wczoraj kładli to murawę, a dzisiaj już mecz, więc rzeczywiście myślę, że z warunków jakie były naprawdę zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i z tego jesteśmy zadowoleni, że ten fundament jaki jest ostatnimi czasy w naszej reprezentacji, czyli ta obrona całego zespołu, nie mówię tylko o obrońcach i bramkarzu, funkcjonuje dalej, 0 straconych bramek, 4 strzelone i to jest fantastyczne i 4. kolejne zwycięstwo i jesteśmy coraz bliżej celu. Wydaje mi się, że trochę było złości w nas wszystkich, bo zdajemy sobie sprawę, że ten pierwszy mecz z Macedonią nie wyglądał najlepiej. Przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie to spotkanie, wyeliminowaliśmy błędy w poruszaniu się w odpowiednim timingu, żeby rozgrywać tą piłkę i to po prostu było widać dzisiaj, że to nie ma ogromnej różnicy między dzisiejszym a poprzednim spotkaniem, tylko poprzez odpowiednią analizę no już to, ta gra wyglądała dużo lepiej. Oni nie wykorzystali, my strzeliliśmy bramkę, Krzysiu Piątek rozpoczął strzelanie na 1-0, później strzelamy kolejne 3 bramki i tak jak mówię, fajnie kończymy ten sezon 2018-19 i trzeba po prostu, jest teraz czas na odpoczynek, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i przygotowywanie się już do meczów wrześniowych. Rola pomocnika z jednej strony nie jest idealna, z drugiej strony wiem, że jednak dobro drużyny jest ważniejsze. Też życzyłbym sobie więcej piłek w polu karnym, na wykończenie, gdzieś tam na strzelenie bramki, a tego ciągle nie ma, nie oszukujmy się. Więc pod drugim względem na pewno więcej miejsca się stworzyło, tym bardziej, że graliśmy z drużyną, która gra piłką techniczną. My lubimy grać przeciwko takimi drużynami, bo wtedy jest właśnie więcej miejsca. Więc tu trzeba analizować grę naszą, przeciwnika. Zawsze jak przeciwnik gra bardziej siłą piłkę, to więcej mamy problemów. A jednak jak jest drużyna techniczna, to łatwiej nam się gra. I to ja byłem spokojny przed tym dzisiejszym meczem, bo widziałem, że damy radę, że po tym pierwszym meczu, słabym meczu, drugi mecz będzie zdecydowanie lepszy. Ponad 57 tysięcy widzów zasiadło na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polska pokonała Izrael 4-0 i jesteśmy niezwykle zadowoleni z tych kolejnych 3 dopisanych punktów. Prowadzimy w grupie. Teraz sezon dla reprezentacji Polski już się zakończył. Dopiero kolejne mecze we wrześniu i to wszystko ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Michał Kiński, do zobaczenia.